Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie, jak skonstruowane są koła fast rozrządu do silnika Audi 3.0 V6 TFSI, o których mówiliśmy w poprzednim odcinku. Omówimy sobie ich konstrukcję, porównamy ssące z wydechowym, a potem porobimy sobie pomiary. Bierzmy się do roboty. Czas rozkręcić koła. Zaczniemy od koła ssącego. Nie ma to jak wkrętareczka. Jedziemy. Wiadomo, że śruby były już poluzowane, bo inaczej nie szłoby tak łatwo. Dobra. Położymy sobie śrubki i rozłożymy koło na części. A teraz zrobimy to samo z kołem wydechowym, tylko tutaj mamy plastikową pokrywkę, o której mówiłem wcześniej, którą trzeba usunąć śrubokrętem. Ja się nie muszę tutaj z tym za bardzo patyczkować, bo ona mi nie będzie już do niczego potrzebna. Więc pokrywka jest ściągnięta i naszym oczom ukazuje się sprężyna zwrotna, o której mówiłem już wcześniej. Ja tą sprężynę zazwyczaj ściągam przy pomocy szczypców Morsa. Polecam, bardzo fajna sprawa. Naprawdę w wielu trudnych przypadkach mi pomogła. Sprężyna jest uwolniona. I teraz sobie podkręcamy pozostałe śrubki, które się tam znajdują. Dobrze, zróbmy zbliżenie. Tutaj mamy porozkładane elementy kół fast rozrządu. Jedno nad drugim. Na górze mamy koło ssące, a na dole koło wydechowe. Koło ssące składa się z zębatki, wirnika, elementów blokady, obudowy, pokrywy zaworów, no i oczywiście śrubek. Koło wydechowe w zasadzie jest dokładnie tak samo skonstruowane, z tym, że mamy tutaj sprężynę zwrotną i pokrywę, która ją osłania. Ok, jak położymy sobie koła obok siebie, ja mówiłem, tutaj mamy koło ssące, tu wydechowe, to na pewno rzuciło Wam się w oczy, że ten element, jest to tak zwana kieszeń blokady, znajduje się w tych modelach po przeciwległych stronach. Jest to takie odbicie lustrzane, chyba teraz fajnie to będzie widać. Teraz założymy, spróbujemy wstępnie złożyć takie koło na potrzeby demonstracji. Wsadzimy obudowę, potem wsadzimy sobie wirniczek. Ok. I tak samo zrobimy z kołem wydechowym. Założymy obudowę i wsadzimy wirnik. O, coś źle poskładałem. Momencik. Tak to powinno być. O. Dokładnie. I też wsadzamy wirnik. I teraz tak. Tłoczek wraz ze sprężyną i taką specjalną podkładką umieszczony jest w tym otworze w wirniku. O tak to wygląda. Tam wchodzi tłoczek. Tutaj dajemy sprężynkę i taką plastikową podkładkę sprężyny, która w zasadzie ma za zadanie chronić sprężynę przed kontaktem z pokrywą stalową. I teraz tak. To wszystko stanowi elementy mechanizmu blokującego. Gdyby ten mechanizm blokujący nie istniał w kole, to koło podczas zimnych rozruchów, kiedy w środku nie ma żadnego oleju, latałoby od lewej do prawej, powodując charakterystyczne stukanie.
gdy dociśniemy sprężynkę, to tłoczek się zatrzaśnie, chyba było słychać takie kliknięcie, i wtedy wirnik jest zablokowany i nie może się ruszać. Jak widzicie, wirnik jest zablokowany w pozycji opóźnionej, bo on jest właśnie przykręcony bezpośrednio do wałka rozrządu. Jest to koło ssące. W przypadku koła wydechowego, wirnik z blokadą, gdybyśmy ją tu wsadzili, znajduje się w pozycji przyspieszonej. I teraz jest zblokowany i też nie może się poruszać. Gdy olej dociera do fazatora, spójrzmy sobie na koło ssące, to tak jak mówiłem, w pozycji startowej, gdy silnik jest zimny, gdy mamy rozruch, olej trafia pierwszym rzędem otworów do tej komory olejowej. W tym momencie tłoczek unoszony jest do góry i wirnik się odblokowuje, ale cały czas pozostaje w tej pozycji. Analogicznie jest w przypadku koła wydechowego. Tutaj pierwszy rząd otworów połączony jest z tymi komorami. Dopiero gdy przekraczamy pewien poziom obrotów i gdy silnik dostaje obciążenia, to koła są aktywowane. No, teraz Wam tego nie pokażę, bo ja mam akurat zacześniętą blokadę, nie mam jak jej odblokować, więc ja ją sobie chyba wyjmę. Dobrze. I tutaj z koła wydechowego też sobie ją wyjmę, żeby mi nie przeszkadzała. Więc gdy komory wypełnią się olejem, w obu fazatorach tłoczki się odblokowują i wirniki nie mogą swobodnie się poruszać. Ale dopiero aktywacja elektrozaworem spowoduje, że wirnik przesunie się do przodu, do określonej pozycji. A w przypadku wirnika wydechowego mamy tutaj przesunięcie w kierunku opóźnienia. Gdy znów wrócimy na wolne obroty, wirnik znów przesunie się w tą stronę, a na ssącym przesunie się w tą stronę. To są właśnie pozycje startowe. Kluczowe w konstrukcji takich kół jest zachowanie jak najmniejszych szczelin w tych miejscach oraz na bokach. Więc jakiekolwiek uszkodzenia, zarysowania, pęknięcia, wżery na tych powierzchniach mogą powodować problemy z funkcjonowaniem. Warto więc, żebyście sobie zapamiętali, że te koła, gdy posiadają mechanizm blokujący, to używany on jest tylko i wyłącznie w momentach, w chwilach zimnego startu, zimnych rozruchów, kiedy w tych komorach nie ma w ogóle oleju. Gdy tylko olej dotrze do fazatorów, tłoczki unoszą się do góry i w tym momencie pozycja wariatorów zależy tylko i wyłącznie od ciśnienia oleju w układzie, nie? Dlatego tak ważne jest, aby pierścionki, które są tutaj na wałku rozrządu, były w dobrym stanie, aby nie było tam uszkodzeń, przetarć, wytarć, ponieważ w tym wypadku będzie problem z kołami. Kolejna sprawa, wynikająca z tego, że koła na wolnych obrotach nie pracują, czy znajdują się w swoich pozycjach podstawowych. Kolejną rzeczą jest to, że gdy macie problem z falującymi obrotami, nierówną pracą silnika, właśnie na wolnych obrotach, to zazwyczaj jest to kwestia ustawienia rozrządu, a nie kół faz rozrządu. Warto o tym pamiętać, bo mam mnóstwo telefonów, w których ludzie pytają o takie usterki i przyczyny. Chodźmy teraz na produkcję, gdzie sobie wszystko pomierzymy. A tutaj stoi nasz mikroskop, gdzie właśnie będziemy analizowali nasze części. Pomiary
Zaczniemy od obudowy oraz wiernika. Dlaczego? Dlatego, że potrzebujemy poznać wymiary gabarytowe oraz zakresy pracy tej części. Położymy je sobie tutaj na mikroskopie. Pomiarowym. I zaraz zobaczycie, jak to fajnie wygląda. Teraz sobie zmierzymy średnicę. O tak. No i najważniejsze, to co mnie najbardziej interesuje, czyli kąt. Według pomiarów kąt ten wynosi około 24,63 stopnia. Czyli tak naprawdę jest to zgodne z założeniami danymi, które mamy w instrukcjach, czyli jest to około 25 stopni regulacji. Przynajmniej tyle my przyjmiemy. Teraz kolej na następne części. Ściągniemy sobie nasze obudowy. I teraz zmierzymy sobie koło łańcuchowe. Okay, teraz sobie mierzymy średnicę koła łańcuchowego. Czyli mamy już wymiary gabarytowe. I możemy ściągać koło i brać się za następną część. A następną częścią będzie łańcuch. Oryginalny łańcuch rozrządu z tego silnika. I odpalamy sobie pomiar. No dobra. Teraz zmierzymy sobie odległość od jednego pina do drugiego pina na łańcuchu. I poznamy w ten sposób podziałkę łańcucha. Z tego co widać, jest to 7,9 mm. I z tego co mi wiadomo, ponieważ zajmuję się tym od lat, jedynym łańcuchem, który odpowiada takiej podziałce, jest łańcuch typu 05B-01. Jest to standardowy łańcuch, którego geometria jest zdefiniowana w normach. I tak samo profil zębów jest zdefiniowany w normach, więc jest to stosunkowo prosta konstrukcja koło łańcuchowego. Na tym etapie w zasadzie mamy wszystko, więc możemy się brać za projektowanie. Chodźmy! Człowiek chce się popisać, to zawsze jest ciężej.